naszej serii Pogadane. Chciałbym otworzyć dzisiaj nowy cykl, który zatytułowałem roboczo Pluralizm. I jak widzowie, słuchacze się domyślają, w centrum moich uwag pozostanie religia, na którą patrzymy z różnych stron, z różnych perspektyw. I wydaje mi się, że dzisiaj, na początku drugiej dekady XXI wieku, właśnie pojęcie pluralizmu dotknęło również w sensie pozytywnym, również naszego rozumienia religii. Jak już może Państwo się zdążyli przyzwyczaić, te moje cykle nie są zbyt rozbudowane. Zwykle zamykam się w takich 5 odcinkach, tak też będzie tym razem. Na początku chcę podjąć problem oczywisty, jakim jest istnienie wielu religii. Dla ludzi wierzących to jest przykład Boga, który właśnie różnymi drogami, różnymi ścieżkami przyciąga do siebie ludzi albo wskazuje im, jak do siebie dojść. I tych ludzi nazywa się pluralistami. Myślę, że dzisiaj z takimi sposobami patrzenia na wielość religii mamy do czynienia praktycznie we wszystkich religiach. Z tego prostego powodu, że żyjemy w epoce globalizacji, czyli tej bardzo intensywnej komunikacji międzyludzkiej, przenikania się różnych kultur. Kiedyś to się działo trochę przez sieć wymiany handlowej, kulturowej, może przez podróżników, misjonarzy, ciekawskich. Dzisiaj natomiast to się stała już tak rutynowa działalność, że przemieszczamy się z jednego zakątku globu do drugiego, że można powiedzieć, że jesteśmy już tak usieciowieni również w sensie religijnym. I już nikogo nie dziwi, że w tym samym kraju spotykają przedstawicieli właściwie wszystkich istniejących religii. I już nikomu dzisiaj nie przychodzi do głowy, żeby się wzajemnie wracać na swoją religię, tylko właśnie przyjmuje się to jako fakt istniejący i pozytywny. Już nie ma tego poczucia, że wyznawcy innych religii to jest zagrożenie. Z tego prostego powodu, że powiedzmy żyjąc w Polsce uznajemy za rzecz oczywistą, że większość ludzi to chrześcijanie, a nawet katolicy, ale wystarczy, że się przeniesiemy do sąsiednich Czech, by zdać sobie sprawę, że większość chrześcijańska nawet w centrum Europy nie jest taka oczywista. Już nie mówię o przejazdach do krajów na przykład muzułmańskich, gdzie większość stanowią muzułmanie, a chrześcijanie często są maleńką jakąś diasporą. Więc z tego powodu również uznanie tej wielości religii jest czymś oczywistym. Na tę wielość ludzie spoza religii, a więc niewierzący, patrzą jako pewną oczywistą konsekwencję ewolucyjnego podejścia do religii. Uważają za takim dość wpływowym antropologiem kultury amerykańskim Cliffordem Geertzem, że po prostu religia jest pewnym systemem kulturowym, który powstaje w bardzo zróżnicowanych właśnie kręgach kulturowych i zależy od tego, czy ludzie rodzą się w Azji, czy w Europie, czy w Afryce, czy na innych kontynentach, tak samo przyjmują taką religię, jaką zastali na danym miejscu. Również dla ludzi niewierzących, jeszcze mocniej niż dla ludzi wierzących, ta wielość nie jest niczym zaskakującym, ale ją łączą właśnie z tym
sposobem radzenia sobie z problemami życiowymi. Niewierzący robią to w inny sposób, starają się na przykład przede wszystkim odwoływać się do nauki, do danych, jakich dostarczają nauki eksperymentalne, więc metodą prób i błędów odkrywają prawdziwe znaczenie takich czy innych zjawisk, więc nie jest im potrzebny to odniesienie do stwórcy. Niemniej jednak ta wielość religii również dla nich jest źródłem ciekawości, podziwu, zdumienia. Więc tutaj chcę powiedzieć, że w tym minicyklu postaram się potem bardziej szczegółowo o tym powiedzieć. Dzisiaj niech wystarczy taka ogólna refleksja, że pluralizm, wielość religii jest czymś, co uznajemy za wartość, wartość, którą trzeba poznawać, która daje nam taki wgląd w bogactwo życia ludzi pod różną szerokością geograficzną na całej Ziemi. Jeszcze może dodam coś, co jest związane z moją fascynacją, myślą antropologa kultury, już nie Girca, o którym wspomniałem, ale Waltera Onga, który w odróżnieniu od Girca był człowiekiem wierzącym, był księdzem, jezuitą amerykańskim i bardzo się interesował, fascynował się relacją między słowem mówionym, więc to, co w tej chwili do Państwa mówię, to było dla niego bardzo ciekawe, może ciekawsze nawet niż pismo, jakim się posługujemy, a więc w mówieniu, w takim przekazie ustnym dostrzegał pełniejszą komunikację. Wspominam o Ongu dlatego, również w kontekście wielości religii, że my, ja zresztą też, łączymy religię głównie z przekazami pisemnymi. Nawet w wypadku religii nam najbliższych, które znamy, tych trzech religii monoteistycznych, o których jeszcze w tym cyklu również więcej powiem, a więc judaizm, chrześcijaństwo i islam, te trzy religie odwołują się do pism, są też uważane i słusznie za religię księgi, i tak naprawdę rozwój tych religii odbywał się poprzez interpretację właśnie tych tekstów z przeszłości. Natomiast Ong zwraca na to uwagę, że przecież to jest dopiero ostatnie 2, 3, no może 4 tysiące lat, jeśli wydłużymy czas trwania judaizmu o te 2, 3 tysiące przed naszą erą. Ale przecież ludzkość trwa znacznie dłużej. Co więcej, poza kręgami naszymi europejskimi istnieją kultury, które nie posługiwały się pismem. No i tutaj właśnie ta perspektywa wielości religii nas też otwiera na te religie, które są przekazywane w sposób ustny i one coraz bardziej nas ciekawią, wzbogacają to nasze rozumienie religii również o ten przekaz niepisemny, taki powiedzielibyśmy właśnie ustny z pokolenia na pokolenie. I on jest również bardzo, bardzo ważny, choćby w Amerykach przedkolumbijskich czy w Afryce. Dzisiaj mamy już sposoby, żeby dotrzeć do tych dawniejszych tradycji. I dzięki właśnie temu również cieszymy się wielością religii jako bogactwem, które nas wzajemnie wzbogaca.